Max i Rubi lubi świat. Max i Rubi, siostra i brat. Max i Rubi. Poznaj zajęczy ich dzień. Zapraszamy Max i Rubi. Przedszkole Maxa. Halo, Max! Wiesz, że dziś jest pierwszy dzień roku szkolnego? Nie mogę się doczekać. Ty też, Maksiu? Tak. Zobaczę swoich przyjaciół i poznam nową nauczycielkę. A ty idziesz dziś pierwszy raz do przedszkola. To wielka sprawa. Wielka, ogromna karetka! Wiu, wiu, wiu. Tak. Rubi, Max, ubieracie się już? Rubi, mogłabyś pomóc bratu? Dobrze, mamo. Słyszałeś? Trzeba się zacząć zbierać, Max. Przede wszystkim musisz zdjąć tę piżamę. I zmyjemy ci z buzi dżem. Co chcesz założyć? Coś eleganckiego, bo to twój pierwszy dzień. Co byś powiedział na to? Nie. Tego nie. Dobrze, szukamy dalej, ale chcesz ładnie wyglądać? Poznasz dziś masę nowych przyjaciół i nową przedszkolankę, pannę Tusię. Zabiorę do przedszkola karetkę. To chyba nie jest najlepszy pomysł, Maksiu. Dlaczego nie? Lubię moją karetkę. Jest za głośna do przedszkola. Odłóż ją do skrzyni i zacznij się przebierać. Ale chcę coś ze sobą wziąć. Masz piękne nowe ubranko, które pasuje ci do plecaka. Oj, Maksiu, ale go ubrudziłeś dżemem. Musimy to jakoś wyczyścić. Czekaj, zaraz wrócę. Tarantula! Ona nie robi hałasu. Wezmę cię do przedszkola. Już jestem. Mam nadzieję, że nie dostał się do środka. Nie możesz zabrać tarantuli do przedszkola, Max. Dlaczego nie? Lubię moją tarantulę. Twoi nowi koledzy mogą się przestraszyć. Ale jeśli nie będziesz jej wyjmować z plecaka... Max, Rubi, za chwilę wychodzimy do szkoły. Dobrze, mamo. Chodź, musimy się przygotować. Najpierw umyj buzię. Dobrze. Czas to spłukać. Gotowe. Teraz musimy umyć ząbki. Jeszcze tylko wielki uśmiech i możesz iść na spotkanie nowych przyjaciół. Uśmiech? Już wiem! Max, dokąd się wybierasz? Musisz się ubrać. Widziałeś Maxa?
Nie, tylko na śniadaniu. O, sałatka makaronowa na lunch. Mm. Tak, już prawie gotowa. O, do twarzy ci w tej nowej sukience. Dziękuję. Jesteś gotowa do szkoły? Tak. Proszę, gotowe. Ciekawe, gdzie jest Max. Gdzie ona jest? Nie tutaj. Max? Max? Nie. Tutaj? Nie. Max, jesteś tu? Za chwilę trzeba wychodzić. Przecież nie chcemy się spóźnić. Hej, Max! Już wiem! Moje wampirze zęby! Max, gdzie się podziałeś? Tu jesteś! Musisz się szybko ubrać. Max, musisz zostawić te zęby w domu. Nie pójdziesz tak do przedszkola. Dlaczego? Wampirze zęby są straszne. Przestraszyłbyś swoich nowych przyjaciół. Poza tym, musisz po prostu być sobą. Dobrze, trzeba ruszać. Nie zapomnij plecaka. To ważny dzień. Spakowaliście kanapki? Tak. Mhm. Dziękuję, że pomogłaś Maxowi. Nie ma za co, mamo. Bawcie się dobrze, dzieciaki. Będziemy. Pa! Miłego dnia. Dzień dobry, pani Królisiewicz. Witaj, Maksiu. Dzień dobry, Ruby. Pierwszy dzień w szkole? Tak. Bawcie się dobrze. Dziękujemy, pani Królisiewicz. Pa! Cześć, Rosalindo. Będziesz zachwycony. Sam zobaczysz. O, dzień dobry. Witam pierwszego dnia w przedszkolu. Zapraszam. Miłego dnia, Max. Poznasz masę nowych przyjaciół. Pamiętaj, po prostu bądź sobą. Wejdźcie i siadajcie sobie na dywanie. Jestem panna Tusia, wasza opiekunka. Dzień dobry, jestem Lilcia. Ja jestem Wiktor. Jesteś wampirem! Tak. Niech zgadnę. Ty pewnie jesteś Max. Kto jeszcze chciałby się przywitać? Cześć, Max. Masz fajne zęby. Tak, są zabawne. Naprawdę lubię wampiry. Ja też. Jestem pewna, że wszyscy zostaniecie świetnymi przyjaciółmi. Swój dom. I co ty na to? Bardzo ładny. A ty co namalowałeś? Strasznego wampira. Śmieszny. Hmm.
Mam nadzieję, że bawiliście się dzisiaj tak dobrze jak ja. Nie mogę się doczekać, aż znów się tutaj wszyscy jutro spotkamy. Pa! Pa, do widzenia! No to do jutra, Max! Pa! Znów się razem pobawimy na przerwie, zgoda? Dobrze! Jejciu, chyba masz całą masę nowych przyjaciół, Max! Pa, wampirze Maxie! O, już rozumiem. Poznałeś nowych przyjaciół, będąc... strasznym wampirem! Ale jednocześnie będąc sobą, Maxem. Babcine opowieści. Idealny na nasz bardzo wyjątkowy wieczór. Wygląda świetnie. Twój tort już się upiekł, ale nie ozdabiaj go, dopóki nie ostygnie. Nie będę, mamo. Cześć! Max, wyglądasz, jakbyś się wybierał do łóżka. Będę siedział z babcią. Mamy dziś piżamówkę. Już się nie mogę doczekać na babcie. Ja też. Wyczuwam jakieś pyszne zapachy. Co tam gotujesz, Ruby? Tak pachnie mój specjalny tort kakaowy. Upiekłam go na dzisiejszą piżamówkę. Wow, z takim tortem wieczór będzie naprawdę wyjątkowy. Tak, nie ma nic lepszego niż słuchanie opowieści z brzuszkiem pełnym pyszności. Może zamiast iść na tańce, powinniśmy z mamą zostać i podłączyć się do zabawy. I tortu kakaowego. O, nic z tego. Chodź, skarbie. Pójdziemy się przebrać, tak? Nie martw się, tato, zostawię ci kawałek. Mój tort kakaowy pachnie przepysznie, ale jeszcze nie wystygł. Na żadnej piżamówce nie może też zabraknąć eleganckich serwetek. Wszystko musi być po prostu idealne. Czapeczki jak dla królowej. Królowej babci. Max! Zbudowałem namiot. Tak, to widzę sama. Tylko dlaczego stoi na środku pokoju? Bo będziemy robić obóz w domu. Przykro mi, Max. Już zaplanowałam cały wieczór w najdrobniejszych szczegółach. To po prostu nie jest dobry czas na obóz w domu. Więc odstaw te krzesła na miejsce do jadalni. Dobrze. Możemy zrobić obóz w domu kiedy indziej. Wtedy zbudujemy nawet jeszcze lepszy namiot. Jeszcze lepszy namiot. Mój tort kakaowy już wystygł i można go ozdabiać. Świetnie pachnie. A będzie smakować jeszcze lepiej. Odstawiłeś krzesła na miejsce? Tak, odstawiłem. Dzięki, Maksiu. A, jeszcze nie wolno go jeść. Najpierw muszę go ozdobić. Poza tym jest na później, na naszą wielką piżamówkę. Co najlepiej nadaje się do ozdobienia tortu? Niebieskie śluzożelki! Albo pająki do żucia! Na pewno nie do tortu kakaowego. No. Nie martw się, zaraz coś wymyślę i będzie idealnie! Może na przykład różowy lukier i posypka. Albo kwiatki z masy cukrowej. Albo lepiej... jest tyle możliwości. Co myślisz, Max? Max? Już wiem! Znajdę inspirację w książce o ozdabianiu tortów. Max!
Puk, puk! Kto tam? To twoja starsza siostra Ruby. A kto jest w środku? Max! Zbudowałem lepszy namiot! Max, dzisiaj nie robimy obozu w domu, pamiętasz? Stworzyłam idealne miejsce na naszą piżamówkę. Przykro mi, ale to pudło tutaj nie pasuje. Jest zbyt, no, pudlaste. Zbyt pudlaste? Tak. Cieszę się, że to rozumiesz, Max. A teraz muszę znaleźć moją książkę o tortach. Wciąż wygląda jak pudło. Potrzebuję czegoś wykwintnego. Dziękuję, Max. Ty poskładaj pudło, a w razie czego jestem w kuchni. Dobrze. Mój tort kakaowy będzie po prostu idealny. Pokryję go pięknym śnieżno-białym lukrem i ozdobię ostatnimi malinami z ogródka. Prawdę mówiąc, sądzę, że to będzie jeden z moich najlepszych tortów w życiu. Babcia na pewno będzie w siódmym niebie. Będziemy się dzisiaj z babcią świetnie bawić. Prawie gotowe. Dużo lukru, bo wszyscy lubimy lukier. Mogę je zabrać? Jasne, Max. Nie, czekaj. Mam całe ręce w lukrze. Muszę je czymś wytrzeć. Proszę. Dzięki, Max. Nie ma za co. Młodsi bracia są zabawni. I już czyste. No to teraz maliny. Trzeba je ułożyć na torcie. O, tak. Dwie maliny na tort i jedna malina dla kucharza. Przepyszna. Dwie maliny na tort i jedna malina dla kucharza. Wracam do pracy. Proszę. Jest piękny i w samą porę. Babcia zjawi się lada chwila. Max, czekaj, aż zobaczysz. O! Ta-da! Prawdziwy obóz w domu. Podoba ci się? Oj, Max. Twój obóz w domu jest bardzo ładny, ale chcę, żeby wszystko było idealnie na naszej dzisiejszej piżamówce z babcią. Musimy szybko posprzątać, zanim babcia się tu zjawi. Już za późno! Babcia jest tutaj! Hurra! Babcia przyszła! Dzień dobry, Ruby. Dzień dobry, babciu. Dzień dobry, Max. Hej, babciu! Już się nie mogę doczekać naszej dzisiejszej piżamówki. O! Zbudowałem namiot! Co za fantastyczne miejsce na piżamówkę i opowiadanie historii. Naprawdę? Nawet przyniosłam idealną książeczkę do czytania przy ognisku. Hurra! Ale babciu, myślałam, że z tej okazji urządzimy sobie wykwintne przyjęcie. I czuję, że upiekłaś na tę okazję swój specjalny tort kakaowy, prawda? Tak.
Widzisz? Ruby, to chyba najpiękniej ozdobiony tort w historii. Z takim tortem nasza piżamówka będzie bardzo wykwintna, Ruby. Niewątpliwie. Chcę iść i tańczyć, tańczyć, tańczyć. Wow, spójrz na ten tort. I na ten namiot. Bawcie się dzisiaj dobrze z babcią, moi drodzy. Będziemy na naszym piżamowym, domowo-obozowym, wykwintnym przyjęciu. Kiedy skończyli jeść przepyszny tort kakaowy, gwiazdy rozświetliły migotliwym blaskiem całe niebo, by podziwiać z góry ognisko, wesoło trzaskające obok idealnego... namiotu! Tak, Max, namiotu! Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Start International Polska. Reżyseria Marek Klimczuk. Dialogi polskie Marcin Bartkiewicz. Dźwięk i montaż Hanna Makowska. Kierownictwo produkcji Anna Krajewska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Rubi Katarzyna Tatarak, Max Agnieszka Kunikowska, Luiza Iwona Rulewicz, babcia Anna Apostolakis i inni.